Tem, tere, tem, tem, tem. Nadszedł w końcu ten dzień, kiedy Aga, Miss Gaga Grażynka, dokończy budowanie centrum handlowego w Robloxie. Brawa, brawa dla mnie za to, że w końcu się tego doczekaliście. Wiem, że długo to trwało. Ostatni odcinek z tej serii był chyba ze 4 miesiące temu, ale dzisiaj musimy ją po prostu już wspólnie razem dokończyć, czyli wybudować to ostatnie piętro. Chyba że dodali tam jakieś update'y i już nie buduje się do 12 piętra, tylko jeszcze wyżej, to wtedy może być lekki problem. To znowu będziecie na kolejny odcinek czekali 4 miesiące. O matulu, zapomniałam, jakie moje centrum handlowe jest potężne. A w ogóle, ile mam pieniędzy? Moje pieniądze to są dopiero, słuchajcie, potężne. 637 milionów. Matko jedyna, ale mi się uzbierało. One mi się chyba już, słuchajcie, tak uzbierały, że aż już przestały mi się ładować, że już więcej nie mogę, wiecie, mieć pieniędzy. Tutaj widzę, że możemy drugi parking zbudować. Mamy też tego tutaj pana, jakiegoś Heńka z nosem jak ziemniak. On chyba na nas jakąś misję ma. Okej. Okej. Dobra. Wybudować 6 nowych sklepów. Muszę przynieść mu lody, lol! I wrócić do niego z powrotem. No dobra. I dostanę wtedy coś. Czekajcie, tu jeszcze mam 300! Ponad 300 milionów! O! Mufinka mnie odwiedziła, zobaczcie. Co ona kupiła? Kij do hokeja? Co Mufinka chce z kijem do hokeja zrobić? Owerka też jest, zobaczcie. Mufinka weszła teraz do sklepu z mydłami. Mówię, może jej się pomyliło, może myśli, że to jest coś do zjedzenia. Co, kupi tutaj coś? Czemu ona idzie tyłem? Później, słuchajcie, pośledzimy jeszcze klientów. O! O! Vera kupiła torebkę! Vera! Po co ci ta torebka? Po co ci ty nie nosisz torebek? Nie kłam. Dobra, co mieliśmy zrobić? Wybudować 6 nowych sklepów, no nie? Więc lecimy do góry, na najwyższe piętro i zobaczymy, co tam się w ogóle dzieje, bo powiem wam, tak dawno w tą grę nie grałam, że nie pamiętam w ogóle, co się tutaj dzieje. I w ogóle jeszcze muszę... Znowu Werka? Co ona się tak szybko teleportowała? I w ogóle muszę jeszcze ten, kupić jemu lody, temu panu wąsaczowi z nosem jak ziemniak. A to akurat, nie wiem, będziemy musieli jakąś kawiarnię znaleźć. Co tu? Aha, tu się sklepy wybierały. Ja zapomniałam, słuchajcie, jak to się grało. Z tego co widzę, to wszystkie z tych sklepów mamy, więc obojętnie, który wezmę, wybuduję. Piękny sklep z czapkami. O, chyba mogę sobie kupić czapkę. O, mam biały beret, chciałam powiedzieć żółty. Aga nie rozpoznaje kolorów. Dobra, dalej zobaczmy. Kolejny sklep, mam nadzieję, że jakiś fajny będzie. Elektroniczny z roślinkami i z czapkami. No to już mamy. To czekajcie, to weźmiemy ten z roślinkami. Wow, ale ładny. Chyba takie bonsai tu. A ty czemu śpisz? Halo? Czemu ona ma zamknięte oczy, otwartą buzię? Ty masz do roboty obsługiwać klientów, a nie tu spać. Ale szkoda, że nie mogę żadnego kwiatka kupić, wiecie? To akurat jest smutne troszeczkę. Ciekawe, co tam się będzie kryło. To jest bardzo ciekawe. Dobra, musimy szybko budować, bo jak ja mam w tej grze dokończyć tą budowę tej galerii, to wiecie, to trzeba się postarać. O, dobra, mam jakiś basen. Mam nadzieję, że tutaj jacyś youtuberzy nie będą przychodzili i dziwnych rzeczy nagrywali w tym... To nie basen, to fontanna, Boże. Fontannie. Taco store z tacosami, ale go mamy, ale wybuduję. Dobra, mogę coś tu kupić? Mogę. O, tacosa se zjem. Jak go zjeść? Zjedz go, halo. Nie mogę? Mam jeszcze jedną bardzo ważną dla was informację, czyli zostawiajcie łapki w górę! Wszystkie osoby, które lubią robić zakupy, niech zostawiają łapeczki w górę. Ja aktualnie nie za bardzo lubię chodzić po galeriach handlowych, bo jakoś, nie wiem, ta ilość ludzi mnie tam przytłacza i wiecie, tłumy, kolejki i nie przepadam za tym. Wolę po prostu robić zakupy sobie w internecie, no nie? Tak jest po prostu wygodniej. A, jeszcze a propos zakupów internetowych, to w moim sklepie missaga.pl pojawiły się nowe scrunchie w 3 kolorach, w nowych wzorach,
nowe, super, super fajne. Więc jeżeli ktoś z Was chce taką gumeczkę mieć, to zapraszam missaga.pl. Macie też link w opisie. Wow, mogę wybudować teraz jakiś technologiczny sklep i jest ultra mega rzadki. Wow, ale będzie z niego dużo pieniędzy, coś mi się wydaje. Wow, iPhony same leżą, tablety. Oh my god, na bogato, na bogato. Wow, laptopy, żeby grać w Robloxa. O, mogę telefon mieć. O lol. Mam telefon, idę nagrywać TikToki. O, tu jest Kitek. Kitek, chodź, nagramy TikToka, dawaj. Kitek, stój, zatrzymaj się. Chcę z tobą TikToka nagrać. Patrzcie, jakie gwiazdy mnie odwiedzają. Widzicie w moim sklepie? O, drugi Kitek. Kitek, czemu ty z Mufinką razem nie chodzisz, tylko osobno? Co się dzieje? O! Mufinka je takosa. Mufinka, dobry takos, zrobię ci zdjęcie. Ej! Błotne spa. Pokąpię się w błotku, ale w ogóle to mi pokazywało, że ja niby tego błotnego spa nie mam u siebie, a mi się wydaje, że ja kiedyś je budowałam. Tak bym obstawiała. Mogę tu wejść? O nie, to wygląda jak... jak wanna z kupą, nie? I tyle po prostu. Wanna z kupą. Dobra, słuchajcie, ostatni chyba sklep i będziemy mogli tam, wiecie, specjalne miejsce odblokować. Wybuduj więcej elektronicznych oraz ubraniowych sklepów, więc dobra. Sklep z grami niech będzie w takim razie. Pięknie. O, możemy odblokować, dobra. Ciekawe, co tu będzie. Hotel! Hotel! Co? W galerii handlowej hotel? Co w ogóle? Dobra, to trochę dziwne akurat. Pierwsze słyszę, żeby w galerii handlowej był hotel, nie? Trochę weird. Weird situation. Taki nudny ten hotel. A jak będą pokoje wyglądały? A nie mogę tam a nie, mogę wejść, dobra. A to co, ten hotel ma dwa pokoje tylko? Ale mi hotel, a oj, jakie wielkie łóżko. O matko, obrzydliwy ten pokój. Nie dałabym za niego 5 zł nawet. Trochę bieda, nie? Takie ekskluzywne centrum handlowe Grażyny. A tu jakieś takie pokoje. Totalnie mech. Mech, mech, mech. Dobra, hotel już ruszył. Klienci mogą po zakupach, wiecie, bardzo zmęczeni przyjść i tutaj się zdrzemnąć, żeby później wstać i pójść na kolejne zakupy. Dobra, czekajcie, buduję kolejne chyba piętro już. O tak, kolejne piętro, ale najpierw odbierzmy pieniądze. O, jakiegoś maila dostałam. A, dobra, 9 piętro z 12. No to jeszcze, słuchajcie, 3 piętra przed nami. Muszę przynieść mu jeszcze loda, ale przyznam wam szczerze, nie wiem, gdzie mam jakieś lody. Mam nadzieję, że zaraz wybuduję tutaj jakiś sklep z lodami. To wtedy mu przyniosę tego loda. Car? Aha! Że rzeczy samochodowe. Kto by opony kupował w galerii handlowej? Co w ogóle? Trochę to dziwne. Coś mi tutaj śmierdzi, nie? Halo! Halo, halo, sprzeda mi pani oponę? Dużą oponę! Będę się w niej toczyć. Sklep z okularami. O, a to, ale chyba takiego mamy. Ale mam nadzieję, że będę mogła kupić sobie tutaj okulary nowe. O, mam nadzieję, że mogę, bo widzicie, mam takie zwykłe. Nie mogę! Co? Ja chciałam okulary kupić. Oszukali mnie. Ale smutek. W ogóle trochę tutaj dziura jest. Klienci tutaj nie spadają mi w tą dziurę przypadkiem? Trochę niebezpiecznie. Zaraz ktoś mi, wiecie, pozwie. Dobra, ja chcę sklep z lodami. Czy ja mogę dostać sklep z lodami? Chyba nie. Nie wiem, gdzie te lody kupić, nie? To jest problem. W sensie na pewno to na którymś piętrze było, ale gdzie? O, gdzie moje lody? Słaby ten sklep komputerowy. Tamten, gdzie były telefony i iPhony, był lepszy, nie? Bo tak, wiecie, bardziej bogato wyglądał. Dobra, widzę, że nie mamy tego sklepu jeszcze streetwearowego. Mam nadzieję, że będę mogła tu jakiegoś ciuszka sobie kupić i się przebrać. Dobra, panie. O, mogę kupić coś. T-shirt! Żółty, fuj. Jakiś inny. Czerwony. Takie nudne same masz? No co, dawaj jakiś lepszy.
Patrzcie, już mi nie daje. Dawaj za darmo, jestem właścicielką. No nie mogę. No dobra. To zostanę niestety w tym czerwonym, który nie pasuje kolorem do moich spodni, bo to jest jakiś inny odcień czerwonego. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, lecimy jak burza. Zaraz będzie kolejne piętro. Serio, dokończymy dzisiaj tą grę. Ja w to wierzę, nie? Ja w to wierzę, bo powiem wam, że znalazłam już kolejną grę. Tak, moi drodzy, kolejną grę znalazłam, kolejną, gdzie buduje się sklep swój spożywczy. W sensie jakby nawet nie, że się go buduje, tylko się go, wiecie, prowadzi, że trzeba towar kupować i wszystko. O, siema, Adrian. Co kupujesz? Siadasz na ławeczce. O, Werka, zobaczcie, była w ten, w spa, bo bąbel... Tu się korek zrobił, patrzcie. LOL, korek się zrobił! Oni się zatkali. O, dobra, odetkali się. Zakorkowali mi się ludzie na zakręcie. No i właśnie, i ten sklep będzie, wiecie, taki, że trzeba towar kupować, wystawiać go na półki i w ogóle. I serio, znalazłam taką grę w Robloxie i po prostu muszę w to zagrać. Co ja powinnam tu dalej zbudować? Tu ma być taka dziura? Nie no, niemożliwe. Coś tu musi być, jakieś bramki. 2 hours later. Uwaga, uwaga, co tu za strefa będzie? Nie wiem. Bajpin? Co to jest? Co to jest? Kręgielnia? Kręgielnia! LOL, ale fajne! To mi się podoba. O, LOL. Au, au! Będę mogła rzucić kulą? W ogóle graliście kiedyś w kręgle? Ja powiem wam, nawet kiedyś byłam na WF-ie na kręglach, jak chodziłam do szkoły. Serio, mieliśmy zawody normalnie. I chyba wygrałam wtedy. I powinno było, że za wygraną właśnie się piątkę dostawało. To była akurat największa beka. Iść na WF-ie na kręgle. No, piękna kręgielnia. Proszę tutaj rzucać. A mogę iść, zrzucić te kręgle tutaj, rozwalić? Czy nie bardzo? Nie mogę. Ej, czekajcie, bo jeszcze ktoś mi zaraz kulą zdzieli. Ja mam teraz misję, wiecie jaką? Żeby znaleźć, gdzie mogę kupić lody. Przeszłam chyba prawie wszystkie piętra w galerii, ale udało się, zobaczcie, są lody. Są lody, dawaj, kobieto, loda. Dobra, mamy loda, idziemy teraz, słuchajcie. Do tego ziomeczka tam na przodzie z nosem jak ziemniak. O, na 7 piętrze, a ja szłam od dołu, zamiast pójść, o wiecie, od góry na dół i bym szybciej znalazła te lody, to chodziłam i szukałam od jedynki, nie? Ale ze mnie pacan. Dobra, masz loda. A, dziękuję za lody. I co dla mnie masz? O, dostanę legendarny sklep jakiś. Space? Okej, nie wiem, co to jest. Jakiś kosmiczny sklep. Co? Jedna misja tylko na 8 godzin mogę dostać? Ja chcę kolejną. Nie no, ja chcę kolejną, szybko. Dobra, wydam 50 robuxów. Tak, wydaję, mam ich i tak dużo, to można zaszaleć. Muszę wydać 1,7 biliona pieniędzy. Muszę pokazać mu krawat z sklepu krawatowego i jakiś free reload. A! I dostanę jeszcze free losowanie. Wiecie, że jak mi żaden sklep nie pasuje, to będę mogła 5 razy sobie za darmo wymieszać jakby te sklepy, no nie? O, czekajcie, może wiecie co? Wybuduję parking do końca. Wiecie, większy parking, więcej klientów. Będę musiała teraz gdzieś, wiecie, znaleźć jeszcze ten sklep z krawatami. Ale gdzieś go widziałam, jak teraz szukałam tego z lodami. O, chyba dokończyliśmy piętro. Tak jest. Dobra, lecimy, moi drodzy. Czas na piętro 10. Zaraz będzie jeszcze 11. I będzie wszycho. Pizza, ice cream. Tu jeszcze mam. O, dobra, wybudujemy ten legendarny sklep. O matko, jakie drogie rzeczy! Oh my god! Oh my god! Co to jest? To jest dla Elona Muska chyba sklep. Zobaczcie, to jest, żeby w kosmos polecieć. Ej, mogę taki hełm? Taki, w sensie to nie hełm jest, tylko to kask jest bardziej. Czemu nie mogę kasku? Halo! W ogóle się drzwi otwierają. O, Werka tu przyszła. Ona chce chyba uciec z planety Ziemia, nie? Ona chce na Marsa polecieć. O, możemy wybudować sklep z krawatami. I od razu pójdziemy do ziomeczka. Pieniędzy nie mam. Patrzcie. Pieniądze mi się kończą. To niedobrze bardzo, bo ten sklep kosmiczny mnie bardzo dużo kosztował.
strasznie dużo pieniędzy. Zbudowałam teraz fryzjera. Szkoda, że mnie nie mogła tam, wiecie, kobieta obciąć, jakiejś fajnej fryzury mi zrobić. O nie, wszystko to już mamy. No dobra, wybudujmy pizzernię, bo pizzernia jest fajna. Mam nadzieję, że tu Werka od razu przyjdzie, no nie? I upiecze nam pizzę. Smaczna pizza lewituje pod moją dłonią. Jakiś kolejny sklep elektroniczny mamy. Sklep muzyczny mogę wybudować. Wow. Wow. Mogę... Gitary? Wow! Czemu ją tak dziwnie trzymam? Czemu trzymam ją, jakbym się jej bała? Co się dzieje w ogóle? Idziemy, słuchajcie, oddać kolejną misję i zobaczymy, jaki sklep dostaniemy, rzadki. O, on powiedział, że wyglądam bardzo ładnie w tym krawacie. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. A bo ty też masz krawat! No! Jesteśmy... krawatowi bracia! A, tu teraz nie dostałam sklepu, tylko no właśnie, to że będę mogła w razie czego wymienić sklepy. No dobra, no to akurat jest całkiem spoko. Moi drodzy, chyba powoli już kończymy budować to przedostatnie piętro! I będzie zaraz ostatnie i wtedy ciekawe, co się wydarzy. A co będziemy mieli tutaj? Co to jest? Co? Co to jest? Biuro? Biuro w galerii? Co w ogóle? Jakaś korporacja? Bez sensu, oni już chyba nie mieli pomysłu na te miejsca, nie? Serio, co tu można by było zrobić? Co to za szyba mi przed twarzą wyskoczyła, halo? Tydym, udało się, wszystko wybudowane. I chyba czas teraz na ostatnie piętro już, o matko. A tam musimy, słuchajcie, jakieś same fajne sklepy wbudować, bo mam te, wiecie... losowania, że mogę zmieniać sklepy, jakie będę chciała wybudować, więc mam nadzieję, że jakieś, wiecie, takie same rzadkie będę mogła wybrać. Dobra, moi drodzy, ostatnie piętro, ostatnie. Dobra, to tego wybudujemy, nie będziemy losowali. To będzie sklep z jakimiś artystycznymi rzeczami, wiecie, rzeźby i tak dalej. Farby, czyli taki bardziej sklep plastyczny chyba? Mogli coś by na tych obrazach namalować, nie? Tutaj. No, trochę tak smutno. Dobra, tutaj są same nudne sklepy, to losujemy coś innego. Sklep z lakiera... A nie, nie... Co? Ja myślałam, że to lakiery do paznokci są, a to jest... Buty tutaj czyszczą. W życiu takiego sklepu nie widziałam, no nie, naprawdę, co to w ogóle ma być? Co, już znowu nie mam pieniędzy? O, dobra, już mam. Czek odebrany. Ale moja galeria zarabia dużo pieniędzy, nie? Ja nie mogę. Chciałabym tak naprawdę, żeby tyle zarabiała. Dobra, co tu jeszcze można było wybudować? Same nudne. No i co? Ale zaraz mi się skończą losowania. No nie. Dobra, wybudujmy tutaj sklep z świeczkami. Tylko żeby mi się galeria nie zapaliła od tych świeczek. Dawać mi teraz jakiś fajny sklep. No nie chcę elektronicznego, już mam ich pełno. Te też mam. O. Powiem wam, te losowania na nic się przydały, na nic. Żadnego fajnego sklepu nie dostałam. Chciałam ostatnie piętro zrobić jakieś takie, wiecie, mega super, po prostu najbogatsze z całej galerii, a tu po prostu jakaś lipa jest, no. O nie, moi klienci są niezadowoleni. Oni chcą, żeby wybudować więcej jedzeniowych sklepów i ściuchami. No dobra, tutaj mamy okulary, no to wybudujmy im to. Bo nie mogą być, bo jak są moi klienci niezadowoleni, to wtedy, wiecie, mniej pieniędzy dostaję, więc... No, wiecie, Grażynka jest wtedy niezadowolona, no nie? Dobra, i czemu tu nie ma jakiegoś fajnego sklepu? Nie, ja będę, słuchajcie, tak długo wydawała robuxy, aż trafi mi się jakiś super sklep. 2 hours later. Kawiarnia, też ją mamy. Ja w ogóle nie wiem, czy my już przypadkiem wszystkich nie mamy sklepów. Taka opcja też może być. Ale dobra, jeszcze trochę wydam robuxów i zobaczymy, może trafi się coś lepszego. Dalej wszystko mam, halo. 2000 years later. Ojej, elektroniczny, no dobra, niech będzie, trudno. Trzeba było brać ten z dywanami. Dobra. I uwaga, ostatnia rzecz, co tu będzie? Basen? Basen? Na samym piętrze u góry? Ciekawe, czy będę mogła do niego wpaść. O, w ogóle tutaj jeszcze sklepu nie dokończyłam, moja ja.
Zapomniałam zbudować. A co to jest w ogóle za sklep? Aha, z narzędziami. Co mogę kupić? O, myślałam, że młotek. Szkoda, że nie młotek, nie? To bym kogoś zamłotkowała. Wow, ale wielki basen! Nie no, fajne to ostatnie piętro. W sensie, bo jest basen. Ale to jest taki bardziej basen sportowy, no nie? Bo zobaczcie, tutaj są takie do ścigania się. Ja w ogóle miałam w podstawówce basen w szkole i się uczyłam pływać. Przyjeżdżamy tutaj co parę dni z nad morza z rodziną, żeby się troszeczkę pociaplać, żeby się troszeczkę tutaj poślizgać. No i czujemy się tutaj nad morzem. Jest tak wspaniała atmosfera, pan Grzybowski jest na stanowisku jako ratownik. I umiem. Nie, że tylko się uczyłam, ale umiem pływać. Dobra, czy to jest ostatnia roślinka? Co tu jeszcze trzeba wybudować? Tutaj jeszcze jedna? I czy to już jest koniec? Co jeszcze? Co jeszcze mi zostało? A tu. Dobra. I co, to wszystko? Skończyłam? Czekajcie, tu coś jeszcze do góry można wejść. O lol, o lol, o lol. Tu coś jeszcze jest. Dobra. To jest ostatnie. O nie, nie mam pieniędzy. 10 bilionów potrzebuję, co? Co to w ogóle tam u góry? To są gwiazdy, czy to jakieś planety, czy to chmury, czy o co chodzi? A mogę stąd skoczyć? I żyję. Lol. Zobaczcie na tą ogromną, wielką potęgę! Moja galeria taka wielka, aż sięga chmur! A tutaj ktoś A tutaj zobaczcie kogoś, jakieś jedno marne piętro. Tutaj jakieś, nie wiem, 3 piętra. Fuj, fuj, fuj! Moja to jest potęga, jeszcze jakie ładne, kolorowe, tęczowe. Dobra, lecimy, słuchajcie, z powrotem do góry. I będziemy mogli chyba wybudować ostatnią rzecz w tej galerii. Oj! Oj! Au! Źle po drabinie poszłam! Upsi! A, uwaga, budujemy! Uwaga! Wow! Co? O nie! Jak wybudowałam tutaj coś, to oni teraz powiedzieli, że mogę, wiecie, zacząć od początku grać i dostanę 5 nowych sklepów, ale nie, już nie chcę w to grać od początku. Nie! Mowy nie ma, to już wystarczy. Zobaczcie, puchar mam, wielki puchar! A, skończyłam grę, moi drodzy, udało się. Dobra, to na zakończenie jeszcze, moi drodzy, skaczemy na dół. O nie, tam widzę coś się... Widzicie to czerwone? Tam się coś nie wybudowało do końca, na parkingu. Oj, to lecimy to wybudować. Juuu! Ohoho! Co się stało? Chyba się połamałam. O! Teraz mamy wybudowane wszystko. Drzewo ostatnie. Zabrakło jednego drzewa, moi drodzy. Brawa! Brawa dla mnie, że udało mi się dokończyć tą grę. I brawa też dla was, że wytrzymaliście prawie rok na zakończenie przeze mnie tej gry. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jaką grę mam nagrać jako kolejną. I mam nadzieję, że nie przeszkadzał wam fakt, że podczas gry nie widzieliście mojej kamerki. W sensie, jeżeli wam przeszkadzał ten fakt, to możecie napisać, a jeżeli wam nie przeszkadzał, to też napiszcie, bo nie ukrywam, że byłoby mi dużo łatwiej i mogłabym częściej tutaj nagrywać, gdyby cały czas nie było, wiecie, tej kamerki podczas gry. Więc jeżeli wam to nie przeszkadza, to by było super, bo mogłabym wtedy częściej wrzucać filmiki. W sensie nie mówię, że w każdym filmie zawsze będzie bez kamerki, bo też czasami ona będzie przez cały filmik, ale nieraz, wiecie, mam ochotę po prostu coś tak sobie, wiecie, na szybko nagrać i wtedy byłoby mi dużo łatwiej. Więc jeżeli wam to nie przeszkadza, to napiszcie w komentarzach i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku jakimś fajnym, który wy zaproponujecie. Bye, bye!